No to zaczynamy. No to zaczynamy i mam, czekajcie, czy gdzieś tu się tutorial. Zbieraj drewno z ziemi, F. Zbieraj włókno z krzewów, F. Stwórz drewnianą pałkę w młynu rzemieślnika. No to to jest standard, czekajcie. Drewno z ziemi i włókno z czego? Z krzewów. Dobra, zbieram. Dobra, zbieram. W ogóle tu jakieś są piecyki, boję się, że ktoś tu będzie. Okej, okay. Drewno. Kamienia też może zbiorę. Czy będzie na jakąś siekierkę czy coś. Zbieranie jest standardowe. Patrzcie, ktoś tam jakiś w ogóle, jaki dom ktoś zaczął budować. Obczajmy to zaraz. Stwórz drewnianą pałkę. Okej, okay, mogę sobie ją przypisać. More like a bum rack. Okej, okay. Mówi, że mam rzucić kaktusa. Dobra, zbieraj miąższ z kaktusów. Zjedz miąższ z kaktusa znajdujący się w ekwipunku. Okej. Okay. A można się rozebrać do gołych cycków, jak w Konanie? Czekajcie, bo to chyba muszę pałkę wyciągnąć. Chyba muszę być bliżej. Dobra, miąższ z kaktusa jest zbierany w tym momencie. To jak można wygrać kluczyk do tej gry? No, zrobimy losowanko po przerwie. Dobra, muszę zjeść teraz miąższ z kaktusa. Pedeki mi rosną. Już mam drugi level. Dobra, miąższ z kaktusa. Dajmy go sobie pod trójkę. Aha. You will find all the knowledge on your journey. Patrzcie, jak mi woda rośnie, widzicie? The sun has swallowed many treasures. Dobra, dużo kryje się skarbów w piachu. Ja bym sobie zgłośnił tego lektora, bo on fajnie, że w ogóle jest lektor. Rzadko kiedy się zdarza. Albo w ogóle sobie zgłośnię grę. Nie, zapisz, o. Dobra, i co oni tu mówią? Musisz odkryć więcej szczątków machin, by bardziej poznać naszą technologię. Odszukaj fragmentu w szczątkach machiny kroczącej. To są szczątki machiny kroczącej? Nie, to chyba ktoś, Coco Jumbo to. Może to jest. Fragment, okej. Okay. Owszem, wykorzystaj w magry znajdujący się, by przejść do drzewa technologii. Mamy drzewko technologii. Witaminy, wyposażenie, wytwarzanie, budowa, walkery. Ja bym chciał walkery. Walkery są odblokowane. Firefly, to jest, trzeba mieć trzy fragmenty na niego. Skrzydła świetlika. No dobra. A co na przykład mamy w wyposażeniu? Aha, bo tu są różne drzewka. To jest wyposażenie. To jest wyposażenie chyba. Naprawiony hak z liną. Prymitywny bandaż. Improwizowana butelka. O, patrzcie, można mieć siekiera drwala. Ciekawe, czy muszę to wynaleźć. Dobra. Odblokuj legowisko w piasku w drzewku budowli. Legowisko, budowa. Łóżko z piasku, to jest chyba to. Okej. We are surrounded by wastes. One side of the earth is hot and barren. The other side is dark and covered in ice. Mhm. Zbieraj włókno. Muszę 25 włókien, to tu widzę pełno krzaków. Pewnie drewno też muszę zbierać. Jestem ciekaw, ile ta postać ma udźwigu. Czekajcie, inwentory. 100 kg. Okej, dobra, czyli jest jakiś inwentory, jeśli chodzi o te. Dobra, idziemy. Gdzie są te? Ale jestem dobry w tę grę. No, nawet mi nie mówcie. Wiadomo przecież. Jak się wytwarzało C, nie? A, odblokuj te technologie w drzewku. Okej, okay, dobra. Czyli żebym to zrobił, to jeszcze muszę troszeczkę pozbierać.
O kurde. O shit, tego się nie spodziewałem. Oś. Coś zebrałem z niego. Włókno, drewniany patyk, skóra. Jezu, jaki bebok wyskoczył na mnie. Człowiek małpa, dokładnie. Zbuduj łóżko z piasku w menu budowania. Dobra. Łóżko z piasku, jak to w ogóle brzmi? To jest menu budowania. Nie, w menu budowania B, jak building. Elementy ten inne. Łóżko z piasku, ok. A inny budynek jest za blisko, to muszę gdzieś uciec. Pięknie. The wilds are overrun with savages called Rupu. They watch you from the brush. Kurde, to jak Tuskeni jacyś. No dobra, mogę się na tym łóżku położyć, czy po co ja je zrobiłem? Atak z góry, przesuń. Aha. O kurde, to jest jak w tym. Jak w Mordechau. Atak na prawo. No dobra, już jestem wojownikiem. Are envious creatures, and their minds swim with toxins, making them cruel. What? Once surrounded me on the Black Hills. They danced and ate the flesh of my companions, guzzling their psychedelic. Kurcze, pa, zjadały ludzi, te rupu. Jak tu się kuca, tak. Fragment dostałem z nich. Called the oasis. A mysterious energy flows through the soil. Dobra, można oazy znaleźć. Odlokuj prymitywny bandaż w drzewie. Zwiększ statystyki postaci. O właśnie, i co ja chcę? Zdrowie, obrażenia, sprawność, energia. Określa przyspieszenie, maksymalną prędkość. Zazwyczaj sprawność jest najważniejsza. Bo trzeba szybko biegać. Dobra. Że jak nas ktoś będzie gonił, nie? To będziemy uciekać przed nim. Wiecie, o czym mówię. Odblokuj prymitywny bandaż w ekwipunku. Wyposażenie. Prymitywny bandaż. Ok. Stwórz prymitywny bandaż. Mogę się poleczyć nim? Oj, patrzcie, jak mi level skoczył już szósty. Dobra. Ja chcę już łazika mieć. Dokładnie, to jest dobra polska giereczka. Powiedzcie mi, w której grze taki craftingowo open macie w ogóle jakiegoś lektora i tutorial i... Intro, niestety nie mogę wam go pokazać, bo mi przeleciało. Odblokuj ognisko w drzewku. Ognisko, ale ja mam w ogóle jeszcze szardy do tego. W jakim drzewku? Rzemieślnictwa. To jest pewnie wytwarzanie, to jest rzemieślnictwo. Ile ja mam tych szardów w ogóle? To jest to? Tyle ich mam? Dobra, zbuduj ognisko. Okej, okay, fajne w ogóle, takie jak w jakimś Jemenie albo coś. Spal drewno w ognisku. No to chyba tak. Włóż miąższ kaktusa do ogniska. To chyba dobrze zrobiłem, co? Aha, więcej muszę... Czekajcie, idę po kaktusa. Gdzie są kaktusy? Tu jest jakiś kaktus. Wiecie co, nie za duże te napisy, bo ja mam w 4K to jakoś, to jest, wiecie, że ja mam trochę inaczej rozdzielczość niż wy, więc te napisy rzeczywiście nie są jakieś zbyt gigantyczne. No ale to wynika z tego, w jakiej rozdzielczości gram. Więc... Ja nie wiem jak to jest do końca, bo gra chyba nie działa mi teraz w tym momencie w 4K, ale napisy są tak bardziej jak na 4K. A jak ktoś ma problemy ze wzrokiem, to trochę słabo. O ognisku musisz krople wody kliknąć, to zaraz to klikniemy spokojnie. Właśnie coś tak chciałem sprawdzić, bo widzę, że on tam, to ognisko to tak nie do końca chyba funkcjonuje. To jest moje, nie? Bo się świeci.
Aha, i on teraz robi wodę, dobra. Aha, i mogę sobie dużo tego ustawić. Z shiftem robi jeszcze więcej, ok. No dobra. A, ale to muszę wziąć. Ty, ale gdzie ja to mam dać? Spożyj wodę, a jak ja mogę, jak ona się nie chce schować do inwentory? Aha, prawym, dobra. Prosto z ogniska się ją pije, przepraszam. A stranded merchant traded me all his possessions for a bottle. Kiedyś jakiś, aha, że dał mu wszystko za wodę, można ten. Odblokuj butelkę ze skóry w drzewie kwipunku. Wyposażenie. Improwizowana butelka. Stwórz butelkę ze skóry. Broń, elementy. Aha. C. Nie, no to dobrze. Stwórz butelkę ze skóry i używaj jej C. Chyba, że butelkę ze skóry się robi... jak się robi butelkę ze skóry? W budowaniu? Nie. O! Czekajcie, wyposażenie. Włókno i drewno. Nie no, bandaż żeśmy zrobili, to i butelkę ze skóry powinno się dać. Czekajcie, może jej nie doblokowałem. Nie no, odblokowałem ją. Aha, może po prostu ona tu jest. O, patrzcie, jakie mam w ogóle wyposażenie. Zepsuty hak z liną. O, mam coś takiego. To jest błąd w tłumaczeniu. Jaki błąd w tłumaczeniu? Aha, prawym na kropelkę. Masz zrobić tą improwizowaną, ale ja nie wiem, jak się robi. No ale ją wyposażenie, to jest improwizowana. Tak? 5 włókno, 5 drewno. No dobra, no to ja chcę jeszcze drewno, bo mi brakuje, bo spaliłem wszystkie. Dobra, mam 5 drewno. A, czekajcie. Aha, ty, ale gdzie to jest? To mi gdzieś ucieka z menu. To, ale tu wiecie, to jest jeszcze w alfa gry, to może być. To znaczy, że gdzieś jest menu i ono nie do końca ten. I użyj jej. No dobra, ale jak zgaduję, że jej mam użyć na zasadzie takiej, że ją mam po prostu napełnić wodą. Można ją... Wlej wodę do butelki. O, właśnie, dokładnie. Gdzie ona jest? Aha, tu. Okej, dobra. Is our last walking city. Flotilla to nasze krocące miasto. Of the nomadic world. Ja, to tam jest w dalekości. It is the only refuge. Dobra, i chyba będziemy musieli tam iść. Odlokuj siekierę Drwala. Wyposażenie. Siekiera Drwala. Okej. Stwórz sikierę i używaj jej. Kamień mi brakuje. Kamienia muszę mieć więcej, dobra. Kamień. Okej. Mogę już ją zrobić? Tu dam pod jedynkę. Użyj siekiery, by pozyskiwać drewno z drzew. No, proste na razie. Jak nie Polska? No jak Polska gra? Jak jest Danki krują, robi z Wrocławia, to chyba musi być Polska. Nawet specjalnie sprawdziłem na stronie. Mówię. Znaczy, szukałem ludzi do pracy, jakby się potrzebowali, a umieli coś robić w grach, to... Sikiery, by uzyskać więcej miąższu z kaktusów, to idę.
kiedy będę grał z widzami, no ja chyba jak wyjdę z tego tutoriala, to mogę z wami zagrać, tylko musicie mieć grę. Znaczy ja też mam dwa klucze dla was do rozdania, tylko że myślę, że jak wam rozdam, to zanim wy zrobicie tutorial, to no już będzie jutro. Patrzcie ile drewna. Mam już 8 level. To the flotilla, you must ride the walker. It is written in the scrolls. Czekajcie, jedną rzecz tylko zrobię. Tutorial można zrobić z nowymi graczami. Aha, ale jak to niby my się znajdziemy? Odblokuj skrzydła świetlika w drzewie tych... O, to i właśnie ja to chcę. Czekajcie. No ale to czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zbuduj świetlika B. Ale to czekajcie, no gdzieś przy jakimś drzewie go zacznę budować, bo przecież zaraz pewnie będzie milion drewna potrzebne, znając życie. Żeby takiego świetlika postawić, to nie jest taki hop-siup na pewno. Tu go przy drzewach postawię. Świetlik. Części walkerów. Czekajcie, czekajcie. Walkery. O kurde, włókno muszę mieć. Dobra. 41 włókna, czekajcie, czekajcie. To ja muszę pozbierać trochę krzaków. A ta moja postać to nie ma jakichś punktów. Określa maksymalną energię nomadu, zbywa podczas wykonywania wyczerpujących czynności. No to trochę w energię pójdziemy, żebyś nam się postać nie męczyła przy zbieraniu. Ty, ale tych włókien to trzeba milion zebrać. Dobra. No ale gadałem z Conanem, mówi Conan, zagramy coś tam, ten mówi, no tam zrobisz tutorial, to ten, tylko trzeba uważać, mówi, bo jakieś gangi ich napadają, po prostu, że 150 osób ich atakuje i nie jest kolorowo, tyle wam powiem. Dobra, to nie wygląda jakby to się miało ruszyć, ale postaramy się to postawić i może to będzie chodzić, czekajcie. Jaki inny budynek? A mogę ten inny budynek rozwalić, bo mi tu ktoś... Poczekajcie, jak to się... No nie. Dobra, to postawmy trochę z przodu po prostu, bo to długo by trwało rozwalanie. Okej, i co teraz? Aha! Pa, ile tu jest do zrobienia jeszcze. Dobra, mam kamień. Od razu sobie... To trzeba, patrz jakie hitboxy ma to drzewo, to trzeba podejść i trafić. Część konstrukcyjna. Dobra. Włókno znów nam brakuje, no to idziemy szukać. Tu ten bebok jest. Dobra. Czemu nie w środku lasku? Bo się bałem, że go zbuduję i się zablokuję w tym lasku. Znaczy, no niby mogę drzewa wycinać i tak dalej, jeśli dobrze kumam, ale no wiecie jak jest. Trzeba uważać, więc na razie sobie przed laskiem to zrobimy. To chyba ludzie ze wszystkich serwerów, te 150, no nie wiem, no Conan mówił, że jest jakiś taki klan. Jak on ich nazwał? Kurczę, nie pamiętam. Jakoś się ten klan nazywał i że jak się ma pecha, to cię mogą ścigać później na jakimś serwerze, trzeba uważać. No ale ja jestem taki malutki, to mnie może nie będą ścigać. Olej, o.
się ma olej. Dobra, zbierzmy dużo tego, bo tam jeszcze wiele rzeczy mamy zrobić. Dobrze, że ten pierwszy łazik jest taki, wiecie, oj. Oj, oj, oj. Gdzie mój łazik? Dobrze, że postać jest silna. Ty, a oni w ogóle, te szardy z nich lecą i to tak obficie dość. Dobra. Gdzie mój łazik był? No nas z Konanem klan Uganda, właśnie Uganda, no już teraz mi się przypomniało Uganda. No ale Mefi, jak gdybyś chciał teraz na przykład do mnie dołączyć, to gdzie to mnie znajdziesz? Drewno, dobra, idę ścinać drewno, bo już widzę, że... Ale właściwie drewno leży na ziemi, bo te deski, które ja ścinam, to nie jest to drewno, nie? A nie, to jest drewno, dobra. Akurat z cheaterami był problem, ale go rozwiązali. Cheater dostaje waka na cały klan, do którego należy. Kurde, kamień jeszcze. Aha, bo tu jest napisane chyba wszystko, że jeszcze 4 kamienia potrzebuje. Ale jak waka, a cały klan, do którego należy cheater dostaje wipa. No i to taka trochę odpowiedzialność zbrojowa, trochę średnio. A z drugiej strony trzeba się pilnować, nie? Niestety tak to jest z grami na komputerze, że ludzie to nie potrafią się uczciwie bawić, tylko muszą kurde od razu oszukiwać. Co działa? Ruscy i Chińczycy, zergi straszne. A jakby nie... Czemu nie chodzę? Idź! Dobra. Zbuduj nogi. Czekajcie. Okej. Okay. Obsadź świetlika. No ale nie... O ja! Chodzi! Abandon everything that cannot be carried. Patrzcie na to. A zajebiste to jest. Ty, fajnie to działa. Czekajcie, zapakuj ognisko na machinę. Gdzie to było? To tu gdzieś mieliśmy nasze ognisko, nie? Gdzie ja je postawiłem? Tu gdzieś? To jest chyba nasze ognisko. No to ja pakuję, nie? No jasne, że pakuję ognisko. Jak się je pakuje? To coś było z budowaniem. Było tryb demontażu. Nie, to nie tak. Czy ktoś wie, jak zapakować je? Mefi? Jak zapakować ognisko na machinę, powiedz. Podejdź do walkera. Otwórz ładownię. Okej. Może muszę być bliżej. Aha. O. Umieść ognisko na machinie. Co to oznacza? Że na machinie. Że mam wejść? Okej. Okay. I co teraz będzie ze mną jeździć? O, zajebiste. And when I looked up, i se teraz jeżdżę ze swoim własnym ogniskiem na machinie. Chodząca kuchnia. Dobra, zbuduj w swoim walkerze ładownię.
Czekajcie, bo tu jeszcze jakieś inne są akcje. Dobra, to podejdźmy może do tych drzew, bo tu trzeba coś jeszcze pobudować. Te machiny to jest w ogóle największy wypas w tej gierce. To tak dobrze wygląda. O, no i co mi będziesz stukał? Leszczu, pa, jak ja jadę teraz. Tyle nie ma, został w tyle. Małpiszon jeden, dobra. Ale jak to zapieprza. Elegancko. A jaka jest mapa w ogóle w tej grze? Aha, bo ja jestem gdzieś tu. Wioska rupu. Rozbity walker, różne łupy, dobra. Okej. I teraz mogę tak. Ale jak ja mam to zrobić? Zbuduj, by móc udać się dalszą, potrzebujesz zapasu wody. Inaczej zbuduj w swoim walkerze ładownię. Otwórz ładownię. A, dobra, ulepsz do pierwszego stopnia. Pojemnik, to wydaje mi się, że to chyba chodzi o... A, jest ładunek, ładownia. 30 drewna. Dobra, to ścinam drewno. Każdy może wejść na twoją machinę i cię okraść z wszystkiego, jak grasz sam. No to nie jest gra do grania samemu, ludzie. Jak chcecie przygodę na pustyni samemu robić, to grajcie sobie w Fallouta na single player. Dobra. My to byście chcieli wszystkie safe zony mieć. Dobra, mam już dużo drewna. Ulepszenia. Skóra rupu, włókno i drewno. Muszę więcej skóry rupu. Dobra, jadę po nich. To znaczy, że muszę z nimi walczyć jednak. Jedziemy z koksem. Szkoda, że nie ma... O, tu łazik stoi. Szkoda, że nie ma limitów klanów, bo nawet jak z kimś masz grać, to się nie masz szansy, jak 20 typów ci wyskoczy. Jak w życiu, no. Jak w życiu. Dobra, tam jest małpiszon stoi. Jak ja grałem kiedyś w ultimkę, to jak ci 20 typów wyskoczyło, no to koniec był, tak? Jak grałem w EVE Online i 20 typów wyskoczyło, to też był koniec. Okej. Czekajcie, zbiorę krzaki i chyba będę mógł już tą ładownię zrobić wodną. Dobra, ulepszenia. Włókno, 25 włókna potrzebuję, to muszę wszystkie krzaki z okolicy zebrać. Dobra. Jestem na Discordzie, no weź wbij na Discorda, ale to czekaj, to niech ja tego tutoriala zrobię. Wbij na Discorda. Gdzie jestem na Discordzie? Tu jestem na Discordzie, niech ja sobie go przerzucę tu. Dobra. I Mefi. Halo. Halo. Halo, siemanko. O, siema, czekaj. No mów teraz, bo muszę ci ustawić głośność. No tu z samouczkiem to ci zejdzie, chwilkę. Dobra. No dobra, czekaj, nie, bo ja już jestem, już to prawie mam opanowane wszystko. Dobra.
No a o co chodzi z tym odstawianiem walkerów gdzieś na krawędź oazy i tak dalej i że oni później w menu możesz mieć walkery swoje w lobby? Możesz w każdym miejscu na mapie, jak stoisz na walkerze, jak dasz escape, masz coś takiego jak bezpieczne wylogowanie. Mhm. I jak się nie będziesz nim ruszał, 120 sekund czekasz i znikasz razem ze swoim walkerem do poczekalni. A no, nie ma go na mapie. Chcieli. Walkerów możesz mieć ile chcesz, nie ma limitu. Jedynie co cię trzyma to materiał do craftowania. Bo jednak potem przy tych lepszych walkerach to trzeba sporo tego materiału. No to chyba się samo już nie robi, nie? Czy to generalnie to im większa ekipa, tym lepiej i szybciej pójdzie, no bo samemu czy tam 10 osób, nie oszukujmy się, to nie jest gra. Bo tak jak na nas spadła ta Uganda, to tam było ze 120 typa. Jak jechali takimi statkami, że na monitorze nie widziałeś. Czekaj, 30 wody muszę, to idę po kaktusy i po drewno, to się wracam jeszcze. Albo tu gdzieś z przodu będzie pewnie. Kaktusy są wszędzie, nie? Raczej. Tak, tak, ale to lepiej zbierać tak jak tam masz po lewej stronie na górce taki duży kaktus. A, widzę jego gigant. Widzisz, z niego leci więcej, a na samym czubku jest jeszcze taki owoc kaktusa, którego też pasuje zebrać, bo na niektóre rzeczy do craftingu są potrzebne. To ja tam lecę na dużego kaktusa. Tą linką się wspinasz. Masz już tą linkę odblokowaną? Mam ją w inwentory, ale czy ona jest odblokowana? Scrolla jak naciskasz, to strzelisz tą linką. Kurde, czekaj, i bo pod górkę ten łazik nie jeździ. E się podciągasz, Q się opuszczasz w dół na lince. Tylko staminę zużywa. Czekaj, bo mi łazik tutaj, on nie ma skrzydełek jeszcze. Te skrzydełka robią, że on jest szybszy, czy co? Tak. Mam w ogóle jakieś punkty, a w co punkty rozdawać? Wiesz co, najlepiej chyba sprawność, energia i damage. No na razie tak sobie, dobra. O Jezu, ile tu jest mięszowo-kaktusowego. Ile tego kaktusa się ścina? A ten owoc nie spadnie? Nie. To jak zetniesz, to koniec. Zniknie. No dlatego pierw trzeba tego owoca zebrać, a potem... No, ale nie mam tej linki jeszcze, wiesz, chyba to... A mogę na cudzym garnku gotować? Cudzy garnek, jak podejdziesz, to tam się wyświetla taki pasek, jak jest zablokowany, musisz go obojętnie czym zbić do połowy HP, żeby on był odblokowany i wtedy możesz. Czekaj, robię wodę. Gotuje się. Gotuje się woda. No i co jak was ta Uganda, to żeście zrobili, jak was Uganda? Zaczynasz od nowa, no levela ci nikt nie zabierze, jak cię zabije, no ale wszystko budowanie, całe zapasy, co ale jak to, a jak tu jest z tą mapą, to są jakieś instancje, co to są za, czy to jest jakaś jedna mapa wspólna na różnych serwerach, tak jak w innych grach, czy to tam są jakieś strzałki w bok? Tak, bo ty jesteś na mapie początkowej, do którego krańca byś nie podszedł, odjedziesz kawałek, będziesz miał coś takiego jak wciśnij L, żeby opuścić oazę. No. A żeby zobaczyć ile jest oaz, otwórz sobie mapę pod M i naciśnij E. To z mapy twojej przełączysz się na mapę świata. Aha. I patrz ile masz oaz. A co to za kolory? Kolory są... odpowiadają. Ale to jest na jednym serwerze, czy to są różne serwery wtedy? Jedno A za jeden serwer. O kurde, to duże strasznie. No i te kolorki to są odpowiedzialne za klany, które mają przejętą daną oazę. O shit. Stawiasz na takiej oazie, żeby ją przejąć statek, takie proxy, z którego wszyscy gracze, którzy na tej oazie coś zbierają. Aha, rzeczywiście coś tam EU. 10% wpada ci do tego statku i ludzie farmią na ciebie. No dobra, to jadę jeszcze kaktusy zbierać, bo tu widzę, że jest problem. Strasznie mało z tego dużego kaktusa było kaktusa. Wiesz? Ty słyszę kobrę. No i mapy są, no to tutaj do tego samouczka jest ta taka łatwa.
a potem jak już wyjdziesz, to masz do wyboru mapa przeciętna albo hard. Na hardzie to hard, same te... Na hardzie to same beboki masz, które mają 600 HP. Aha, to nie chcę hard w takim razie. I na każdym hardzie masz dwa kraby, które mają bodajże albo 6 albo 8 tysięcy HP. I jak jedziesz statkiem i ten krab na ciebie padnie, to ze statku zawielenie zostaje, z ciebie też. A te statki mają jakieś bronie, jakieś działka czy coś? Co tam się coś robi? Są działka, można takie turety zakładać na strzałki. Dobra, czekaj, bo mam 70 kaktusów. To już powinienem móc teraz. Trochę jest to słabe, że na samym początku tam wybierasz serwer EU, ale to nie ma znaczenia. Bo jesteś na EU, a wchodzisz potem na oazę zwykłą medium niby na Europę, a tam są same chinole. To tak, ale to chyba chodzi o twój ping, nie? A co ci Chińczycy tam robią? A co to jest przy moim inwentor? Miejsce chronione w przypadku śmierci. A czemu tak jest? No bo tutaj przy samouczku na tej łatwej mapie, jak cię coś zabije, to ci te rzeczy nie wypadną. O, przy tych niebieskich ikonkach. Bo tak, jak cię coś ubije, to beboki jak cię biją, to nie giniesz od razu. Wpierw masz ogłuszenie, bo tam chyba w 60 sekundach wstajesz i dopiero za drugim razem... A jak to wpakować uderzy, to tą wodę z piecyka do tego? Musisz otworzyć ładownię i musisz mieć w walkerze odblokowany zbiornik na wodę. Mam odblokowany. I co teraz mam zrobić? Przeciągasz tą wodę z bukłaka na to, gdzie... Ale ja nie mam bukłaka, czyli muszę najpierw do bukłaka ją wpakować. Nie no, masz bukłak w inwentory, masz 5. No ale on ma tylko 5 miejsca, to muszę najpierw bukłaka, później z bukłaka, później znów do bukłaka i tak w kółko, tak? Tak. A, to później są większe bukłaki, że wchodzi 20 wody, jest plecak na wodę, gdzie wchodzi 70 wody. Dobra, nie najgorzej jakoś to idzie. Chyba tu piec się piecze, a... Dobra, idę, muszę jeszcze kaktusy jakieś uzbierać. Jest taki plus, że tu się o jedzenie nie trzeba martwić, tylko picie. Da się tak daleko jechać, aby wyjechać z serwera europejskiego na azjatycki? Dobre pytanie, da się dojechać do azjatyckiego serwera? Czy to tutaj... Ta mapa tak nie działa. Tu nie ma czegoś takiego jak serwery europejskie. Nawet ale się nazywają oazę... EU, no widzę na mapie, no tak, że jest ale EU. Oaza nawet obok ciebie, jak wyjdziesz, może się okazać, że jest przejęta przez Chinoli. Ale mnie nie interesuje, przez kogo ona jest przejęta, tylko gdzie stoi serwer. Nie? A tego to nie mam pojęcia. A skąd wiesz, że to są Chinole? Po czym ich poznasz? No, choćby po tym, jak wejdziesz na daną oazę i popatrzysz na czat. Aha. Łotki, krzaczki. Dobra, a powiedz mi, a da się z nimi gadać? Tu jest voice chat? Jest pod V. Halo. Ciekawy, czy gadam. No i tak jak my żeśmy mieli najazd nawet tej Ugandy, to jest ruski klan. Jak wpadli wszyscy jak jeden przez voice puszczali jakąś muzykę, to miałeś dropy kurcze do 10 FPS. Ale co, myślisz, że specjalnie puszczali muzykę, żeby... Mhm. Co za ludzie, powinni bana dostać. No ale teraz ma być jakieś ograniczenie właśnie dla zergów, że mają być niektóre oazy, gdzie na przykład z klanu 200-osobowego może na daną oazę wejść 50 graczy. Aha, czyli żeby był jakiś limit jednak. No. Ale no a co wtedy, jak dwa klany się ze sobą zgadają? No to samo wyjdzie, nie? To tak trochę sztuczne takie ograniczenie. Podzielą se klan na pół i już. Dobra. Okej, mam. Udało mi się zrobić. Bierzesz do dużej ekipy jakiegoś cheatera, on dostanie wagę. Czekaj, grappling hook coś gada. Mówi, że jest Nomad Greatest Weapon. Odblokuj na srak. Czemu on się w ogóle nazywa naprawiony hack? To jest jakiś błąd w tłumaczeniu? Chyba nie. Naprawiony, co to znaczy, że naprawiony, co, kto go zepsuł? Hmm,
Włókno, drewno, dobra, muszę gdzieś drewno znaleźć. Ty, chyba mi się spalił ten piecyk. Mam nadzieję, że się nie może zająć moja ta, mój łazik od tego. No i potem już jak zrobisz większego walkera, budujesz sobie bazę, skrzyneczki. A, że zaczynam grę z zepsutym hakiem, no dobra. Ma to sens. O, shit! A, przywaliłem. Widziałeś akcję? To trzeba uważać jak się jeździ, bo można zahaczyć. Później będą też walkery takie mniejsze, będziesz mógł robić takiego pajączka, który po ścianach normalnie w górę wchodzi. O, ty naprawdę? Ale później, że dodadzą, czy później, że później... Że... W późniejszym etapie gry, jak wyjdziesz już na normalną mapę, więcej tych elementów trzeba będzie zbierać. A te największe walkery to zrobiliście jakieś, czy to jest taki, że to za miesiąc dopiero będzie można zrobić taki wielki, bo on tak trzeba na niego zbierać? Większe walkery to te elementy, za które teraz odblokowujesz, to trzeba na mapę hard wejść i musisz w taką kapliczkę znaleźć, tu przerabiasz te elementy na tablety. Jeden tablet to jest koszt 100 elementów, tych takich, co masz te zielone, i 400 torka. Torka się zdobywa, jak jeździsz większym walkerem, taką energię jakby ładuje do tego walkera i to musisz zbierać. I dopiero iść do tej kapliczki na harda, przerobić i wtedy odblokować. No ale na jednego tableta potrzebujesz 100 elementów, a na odblokowanie statku na przykład 30 takich tabletów. No to trzeba zbierać. No to trzeba zbierać. A później ktoś ci wskakuje i go zjada ten statek? Znaczy to nie jest tak, że mogą ci go spalić strzałami palącymi. Ty, kot! Mam się bać? Nie, to nie atakuje. To bi i siekierką skórę zbierasz z niego. Tak, to idę. O, słodziutkie takie. Z bazami jest fajnie. Wybudujesz sobie bazę, masz lutrum, pakujesz tą bazę tak jak pakowałeś piecyk do swojego walkera i jedziesz dalej. O kurde, ale jak bazę można zapakować na ten? No, normalnie pakujesz do środka, do ładowni. Gra tak. Gdzie ten hak się zapakuje? Go się po prostu trzyma w inwentory, czy? Hak masz cały czas na ręce, nawet jak zginiesz, to jesteś bez niczego, ale hak masz zawsze. Ale ja mam zepsuty w inwentory, nie mogę go zamienić na naprawiony? Wiesz o co chodzi, czy nie? Bo ja go mam w inwentory. A kliknij prawym na tym naprawionym. Aha, wyposaż, dobra. There is a cactus overflowing with energy. It grows higher than the tallest tree. Jak tarzany. The mystical fruit it bears. Okej, mystical fruit on mówi, to ja widzę na horyzoncie. Zwiń, przytrzymaj E, rozwiń, wspinaj się na występy, przytrzymaj space, dobra. Ja idę do mystical, czekaj, bo on jeszcze chce mnie nauczyć, jak to ja mam używać tego, to czekaj. Uda mi się ten piecyk też sobie takim, kurde, Dajinem jadę. Śmieszny ten hak. Co to znaczy przytrzymaj spację, na jakieś występy się wspinaj? Jak masz jakąś taką półkę skalną, żeby na nią wejść, to klikasz znowu scrolla, żeby puścić tą linką i w tym samym momencie spację, to on wejdzie na to. To chyba mi się udało. Ale jestem, dobra. Ty, fajne to jest. Naprawdę, jak na pre-alfę, to ta gra jest świetna. Gacu, dzięki za subka. Dzięki za zasubskrybę. Find and loot urn inside Rupu Camp. Urn. Jaki urn? Zabij Rupu 10. Tak, jak dojedziesz tam na mapie, masz zaznaczone te wioski. Nie wiem, jakaś wioska, no. I tam, jak je pozabijasz w takich... I jakby dziuplak, są takie dzbanki, które też trzeba rozwalić i z tego lucik leci. To ja tam muszę jechać do nich bardziej, bo to
w ogóle nie jest w tą stronę. O, fajnie, żeby zrobili, że się map normalnie, kurde, po ludzku można mapę sobie otworzyć i jechać ciągle. A nie, że trzeba się zatrzymać, jak to w niektórych grach, kurde. Patrzcie, jak elegancko sunę teraz. No i kiedy wygracie w tą grę? My gramy cały czas. Aha, cały czas. To ja was mogę gdzieś znaleźć i do was podejść? Czy się boicie, że ja zdradzę wasze położenie? No to właśnie tu głównie o to chodzi. Conan też ekstremuje to i u góry, tak jak masz po prawej stronie koordynaty, ma zakryte. Bo ja to mogę zasłonić. No pasuje, bo większość właśnie widziałem na streamach zasłaniają to i nie pokazują czatu. Ani mapy, ani oazy. To ja tak mogę zrobić, żeby no nie było, że... Conan se zbindował, także jak klika M, to on widzi mapę, a na streamie widzą mapę z Daisy. Ty, ale to mądre jest. Tylko, że ja nie mam dwa komputery, więc coś tak nie da. O, ty, łazik ktoś tu zostawił. Pewnie się źle wylogował, nie? Albo go po prostu porzucił, bo to ta mapa początkowa. W ustawieniach masz ustawienia streamowania. U, opcje. O, i to by było super, gra. Zakryj mapę świata. Streamowanie. Ukryj nazwy graczy. Ukryj nazwy klanów. Może nie. Ukryj nazwy pól. Tak. Ukryj czat. A jak robię mapę, to co się dzieje? Aha. Że nie pokażę jej przypadkiem. Dobra. No to teraz to jesteśmy... No dobra, ale a to po prawej u góry to... To czemu tego nie ukryło? No to właśnie tego nie ukrywa i większość to tam coś se narzuca, jakiś paseczek. Nie, to pokaż kierunek, wyświetl celownik, a później. O. Naprawdę tego nie ukrywa? Nie, tego się nie da. A, no to może to jest jakiś taki, wiesz, opcja do właśnie do tej alfy i tego nie ten, bo to pokazuje, tam jest EA3, to jest co? Mini Oasis, ale to jest nazwa tego serwera, nie? Mhm. Czy to jest Early Access 3, że, czy co to jest? Czy nie, to tu właśnie pokazuje nazwę oazy. I tego nie chcemy zdradzać. Bo Uganda nie, przyjdzie. Bo tak średnio. Mhm. Ale są niektóre klany tak potężne, że... Oni se streamują, pewnie się nie boją. No łazik tak. Ze skrzydłami, można go ukraść? Nie. Szkoda. I co mogę zrobić, jak ktoś go zapomniał? Zniszczyć mu go tylko, nie? No ale tu musiałbyś mieć balistę i strzały płonące. A, czyli to nie jest takie proste zniszczyć łazik komuś? Trzeba trochę posiedzieć przy tym? No trzeba i trochę trzeba na farmie. Dobra. Kiedy przerwa? Zaraz zrobimy przerwę. Tylko chcę tą urnę. Jak to zdobędę już te urny i ten to jest koniec tego tutoriala, czy? A co? Nie. Ja tutorial osobiście kończyłem, jak wbiłem 40 level dopiero. Już dalej. Aha. Na mapie. Aha. Co to jeszcze sporo? Więc na razie jadę tam w takim razie do tych typów. Ty, w ogóle mi się spić chce i co teraz? Mogę jakoś... Otwórz ładownię. O, elegancja. No i już jest, kurde. Widzicie, jak to fajnie? Ja tam muszę dojechać do tych, a tu jakieś są wąwozy. O, shit. O! Rozłupałem kamień, jak po nim przejechałem. Poczekajcie, po tym też przejadę. O, nieźle. Ten mój łazik jakiś taki dość pancerny jest. Z takiego uderzenia on w ogóle nie dostaje damage'ów. W przepaście możesz nim lecieć. A później jego da się rozwalić... go jakoś odblokować, jakby tak utknął? Czy raczej nie utyka? Jak utchnie gdzieś albo się przewróci do góry nogami i wysiądziesz z niego, masz opcję przewróć machinę. Tam trzeba przytrzymać F, leci paseczek i ona się obróci. Czekaj, bo ja tu widzę takiego kaktusa.
A jak ten owoc, to muszę jakoś wejść i jakoś specjalnie... Z ziemi szczel tą linką, szczelam, scrollem. Złapałem się owoca. No i podciąg się, E się podciągasz. Okej, okay, wybrałem. Już? Jeden owoc, jedna roślinka? Tak, i na Q się opuszczam. O kurde, się walnąłem. Czekaj, muszę sobie bandaż może zrobić. Może w ogóle ja powinienem sobie bandaż zrobić? Z czego go się robi? Bo przecież pójdę walczyć z tymi ruparu, czy jak mi tam, i będzie problem. No i tu blokowanie ataków jest też fajne, jak wciśniesz prawo. To jest prawy? Myszy. No właśnie widziałem, tak, że ta postać tak prawo, tak lewo i ten. No a jak później można, jakie bronie możesz mieć jako postać? Bronie, tutaj masz z kości, kości się też zbiera, na dalszym etapie są bronie z ceramiki. Ale to już troszkę wyższy level, bo tam trzeba glinę, paliwo, koparki, piece. Ale są łuki? Są mili łuki jakieś dwuręczne, jednoręczne? Nie, żadnych takich łuków nie ma, same miecze i tym podobne. Czyli wszystko jest raczej mili, dobra. Ty, przejadę w małpę. Nie przejechało jej. Nie da się rozjechać małpy. Tu wyjadę chyba na górę, na tą skałę gdzieś w prawo, spróbuję skręcić, bo do tej wioski nigdy nie dojadę, bo się od niej oddalam. Z takich broni to jedynie na te walkery można montować balistę, że masz zwykłe strzały, strzała z liną do ciągnięcia skrzyń, z których też te elementy wypadają. Mhm. Jakieś tam palące i... Ty, a na środku mapy jest jakiś taki wielka góra z jakimś statkiem, co to jest? Powiem ci szczerze, że nawet tam nie byłem. Latający zamek Hohoru to jest. No to tam też tych beboków będzie pełno. Czekaj, bo to wygląda jak rozbity walker, różne łupy. Może to to. Pójdę tam później zobaczyć. Czekaj, czekaj, bo mój łazik, kurde, teraz tutaj grube robię rzeczy. Mam nadzieję, że się nie zablokuje. O, shit. Dobra, jak go postawić? No, masz tam przewróć. A myślę, że ona się przewróci? Bo tak, tak podejrzanie tak, tak leży. Kurde, ja bym chciał te duże walkery zobaczyć. No, ale to czekaj, bo ona teraz jest takim trochę w takim dziwnym stanie. No, powiem ci, że podejrzanie to wygląda. Da się ją jeszcze raz przewrócić? A do tyłu jak próbujesz, to też nic nie rusza? Prawo, lewo? No właśnie coś próbuję prawo, lewo, do przodu na razie. Ciężko. Teraz do tyłu. Ciężko. Kurde. I co teraz? Mogę go wyciągnąć linką? Nie. Jak nie idzie ani do przodu, ani do tyłu, jedyne rozwiązanie, żeby nie stracić tego walkera. Wylogować się z nim? Siadasz za stery, escape, bezpieczne wylogowanie i potem wejść na nowo. Czekaj, bo to jest jakiś sprint. Może ze sprintem go trzeba. O, czekaj, idzie ze sprintem, poszedł troszeczkę. No nie wiedziałem, że w ogóle nie wiedziałem, że jest sprint. Nie zauważyłem tego. Tylko stamina szybko ucieka. Aha, bo ja to pedałuję. No. Później już te większe walkery nie są na pedałowanie, tam już prędkość zależy od skrzydeł. Są duże skrzydła, małe i średnie. Mhm. Dobra, czekaj. Okej. Okay. Aha, sprint. Rzeczywiście, kurde, szybciej. Dobra, chyba zaraz będzie w wiosce ich. Ty rzuca jakimś bumerangiem czy coś. Co to było? Możliwe? No, niektóre rzucają siecią. Jak ta sieć to nie chcę być spadnie na twojego walkera, to ciebie strąci z tego walkera. Musisz zabić tą małpę i sieć ściągnąć. Okej, dobra. To tu jestem w wiosce Roparu, chyba już jestem. To oni mają te takie kokony, co są ich domki, tak?
tak. I w Walkerze jak masz wodę, to jakbyś zginął, możesz się respić na nim. Jeden resp to jest 20 wody. Aha, że jak mam wodę w Walkerze, to nie ginę. Czy zginiesz, to tylko respisz się na swoim statku, nie musisz biec, nie wiadomo skąd. Czekaj. Powiem ci, że w tym moim 4K to nie najlepiej. Kurde, koleś mi goni, co mam robić, bo jest dość mocny. Mogę się bandażować w biegu? Tak, tylko troszkę wolniej będziesz biegł. Na jakąś skałę wejdź, nawet linką się podciąg, żeby wejść na jakąś skałę i on tam nie wejdzie. Dobra, już mnie nie goni. Ja musiał coś sobie z grafiką zrobić, wiesz, bo 4K to dla w takich grach to zazwyczaj nie jest dobry pomysł. Ty, nie mogę się już bandażować. Trzeba odczekać chwilę. Dobra, no ale co ja mam z tym typem zrobić, bo on jakiś agresywny jest. Ja bym proponował go zabić. No ale co, ja mam po prostu machać, czy jest jakaś taktyka na takich typów? Znaczy on jak ciebie bije, to też widzisz taki promień biało-czerwony. I widzisz, jak on będzie bił, możesz zablokować ten atak. Ja na razie widzę, ile się czeka na ten drugi bandaż, bo tak czekam. 10 chyba albo 15 sekund przy tych najtańszych bandażach. Czekaj, ja bym sobie opcję. Grafika ultra, nie wiem co by tu obniżyć, cienie. No, my mamy cienie powyłączane całkiem. O kurde, jak to źle wygląda bez cieni, ta trawa. Trzeba by było się pobawić, wiesz? Tekstury, cienie, wygładzanie, skala rozdzielczości. A na full screenie to nie lepiej ci będzie działać niż bez nie, ramek? Nie, bo ja nie mogę tak u siebie, wiesz? Bo ja mam tak streamowo. O, roślinność na niskiej, już od razu jest git. Tylko trawy nie ma nigdzie, ale jesteśmy na pustyni, to się można wczuć. A nie, wróciła roślinność. Ale od razu 10 razy lepiej działa. Dobra, idę z nim walczyć. Gdzie to jajo jest po pierwsze? Czyli mówisz taktycznie, nie no kurde. Znowu coś zaczęło. Mówisz. O, shit. Wstaniesz za 30 sekund. Kurde, za mocny jest dla mnie. I tak jak teraz padłeś, wstaniesz za 30 sekund, i uciekać ale musisz uciec, bo przez 180 sekund masz tak jakby cooldowna. Jak w przeciągu 180 sekund cię znowu położy, dobra, to już czaję. Zginiesz. Kurde, aby do tą małpę nie ma jakiś dzid, żeby w nią rzucić, albo lepszej broni? Może ja coś mogę odlokować. Dobra, idę do krzaków, porobię sobie jeszcze trochę bandaży. Aha, to nie moje. Dobra, jeszcze bym te opcje, coś tu zjechał. Wydaje mi się, że... post-processing może jakiś. To są te dymy i jakieś takie inne chmury. W sumie może najłatwiej to by było skalę rozdzielczości, bo w tym moim 4K jakbym dał 50... A nie, to już jest chyba za mało. Dobra, zostawię tak. No i takie mgły jak teraz są, to są właśnie bardzo często. Ale plus jest taki, że noc trwa krótko, jakieś 3 do 5 minut. Ale to jest noc jeszcze. Ale w nocy totalnie nie widać nic. Dobra, czy ja mogę sobie odblokować coś, bo ja mam jakieś kte. Co ja sobie mogę, może jakąś broń jestem w sobie w stanie wyprodukować, w nie? W wyposażeniu na dole, popatrz. U góry są ciuchy, na dole bronie. No, ale mam pochodnia, aha, pochodnia to nie. Jest kościany topór ręczny, ale to musiał mieć pewnie jakieś kości.
ale na kościany topór ręczny potrzebujesz 20 elementów, żeby go odblokować. Zębata pałka. 10, a masz 3 tylko. Może zębatą pałkę zrobię. Tylko ile trzeba mieć, żeby go odblokować? Gdzie to jest napisane? 10. A 10, o Jezu, to ja nie mam. To nie zrobię. O, już się zrobił słońce, się zrobiło. Dobra. To ja tu jeszcze się bandażuję, zaraz tego typa. Ja go po prostu zacznę bić i tyle. Może ja go będę machał i... Dobra. Napiję się wody z mojego walkera. Przy biciu też ma znaczenie, jak machasz myszką, bo jak na prawo, lewo, to on bije po bokach, a jak od góry do dołu machasz, to on bije w górę. Tak, ale wiesz, ja nie wiem, czy on i tak blokuje sobie tam, co chce. Wiesz, ja na tego typa lecę, on robi ręce do góry. Dobra, czekaj, czekaj. Ale go, kurde, skroiłem. Trzeba po prostu bić mocno. Dobra, mam jakieś urny kraść. To jest w tych jajach? Tak. Widzę jakąś urnę. No, musisz tam linką się wskrobać. Okej. Obrabuj. Aha, dobra. Tam obok było drugie jajo, tylko wejście było chyba wyżej. Aha, dobra. A to tak działa, okej. Ale jak do tego jaja wejść? Od prawej strony, tam gdzie do tamtego wchodziłeś. Jest większa dziura. Dobra. Czekaj, to zaraz sprawdzę. Tu nie. A, tu, dobra. No nieźle, fajny ludzik tu jest w środku, dobra. A ja nie mam inwentory przeciążonego albo coś, nie? Jakbyś miał przeciążone nad mini mapką po prawej stronie, wyświetlić się wtedy twoja postać z żółtym plecakiem, że jest przeciążona, a jak będzie czerwony, czekaj, to czekaj, już po tyle chodzić nie mogę. Ściągnąłem dwie małpy na mnie. Dobra, jedna została w kopę, teraz druga. One nie mają ze mną szans, bo jestem za szybki dla nich. I później jak wyjdziesz już z tej oazy, to aha, musisz się przygotować też na to, że podczas jazdy walkerem małpa ci może wskoczyć na twój statek i cię będzie bić. No ja chcę takie małpy, co mi może wskoczyć takiej, to nie się nie chcę takiej małpy. Czekaj. Kurde. Czekaj, czekaj, bo mi goni małpa, trochę mi nie weszły mi ciosy w nią. A zrób sobie tą pałkę, to tam możesz ją wytraktować, bo ona chyba lepszy damage. O, się dostałem w głowę, ale dałem mi ciosa jednego i sprzedałem tej małpie, kurde. Po bloku atak, no tak, ale trzeba ten blok, ja wcześniej tak dwa razy uderzyłem, bo jak się uderza chyba w tą z tej samej strony co małpa, to odbijacie od siebie te ciosy i one to jest tak jak blok, nie? Mhm. Więc jakby ja tam wtedy dwa razy tak zrobiłem, ale teraz dostała w łeb, jeszcze zaraz ją ciulnę tam. A jakbym zginął na śmierć, to co wtedy? Masz do wyboru miejsce zrespienia się i wszystkie. A na przykład mój łazik to też jest? Tak. Miejsce zrespienia się. Skraftuj sobie tą pałkę, co tam możesz skraftować, ona lepsza no, do bicia. Tylko powiem. Niech ja sobie ją skraftuję, bo nie wiem ile mam. Mam 5 na razie niby fragmentów. Ale pałkę tam masz odblokowaną. Aha, taką jedną. Pałkę? A pałkę? Ale ona ma 35, a to ma 49. Znaczy to ma 39, a on pałka ma 35, więc gorsza jest. Ale muszę tego dziada dojechać, no. Jeszcze się zabandażuję raz i jadę. Wchodzę w niego. Działa ta gra jakoś znośnie? Wiesz co, Sinbad, no, ciężko powiedzieć, bo ja to mam na 4K i ona...
mi każda gra, jak nie jest taka super zoptymalizowana, to jest prealfa. Cudów się nie można spodziewać, to oto ten. A jak tobie działa? Jak na prealfę? To dość znośne. Tak jak gramy to na tych oazach, które są full, no to tak 40-50 latek. Też ja bym musiał coś tu obniżyć, bo ja nie mam obniżonych wydajności. Coś ty tylko trawę obniżyłem na razie. Dobra małpo, chodź, bo teraz to już, ten cios to już cię powinien zabić. Kurde, zabiła mnie całkiem, shit. Znajdź, dobra, teraz, co ja teraz mogę zrobić? Do łazika, Firefly, odrodzenie na... No masz jedno odrodzenie za parę tam sekund. Okej, okay, to ja chcę tam się jak odrodzić. Jak się odrodzisz, to te 20 wody, które miałeś w łaziku, ono zniknie. Aha, czyli muszę mieć zawsze 20 wody w łaziku, tak? A nie mam w ogóle rzeczy, teraz jak podejdę do swojego ciała i szybko je zlutuję, to będzie git? No tak, przytrzymasz F i wszystko ci weźmie. No tylko muszę to szybko zrobić. Uciekam. Kurde, uciekam. Czy mogę tego dziada, a mu się życie resetuje jakoś? Nie. Ale dobrze by było, jakbyś teraz sobie uzupełnił wodę w łaziku, żeby w razie czego mieć znowu respad. Dobra, połamałem go. Ja jestem ryzykantem. Na dead side jest zajebisty, ale po 50 ucha nie ma co robić, niestety, dosłownie brak. Ale, no, dead side, ale co to jest dead side? To jest jakaś gra? To jest pomieszanie DayZ z Miscreated. Aha, no nie wiem. Zazwyczaj w takich grach, gdzie masz innych graczy jak ta, no to jednak content się robi sam, nie? Spitzruta. To jest coś lepszego niż ja mam normalnie? To jest ta pałka chyba, co ci mówiłem, żebyś ją skraftował. Tak, ale ja nie chcę spitzruty. Chyba, że ona jest jakaś szybsza. Dobra, muszę jeszcze dwóch zabić i jednego tego, jedną urnę zdobyć i zrobimy przerwę sobie, co? Tylko zanim to się stanie, to ja wrzucę trochę drewna. Wrzucę trochę kaktusa i niech się robi woda. Otwórz ładownie. No dobra, a jak się wyloguje. Nie. No. I to później jak się loguje z powrotem, to jestem w tym samym miejscu, czy jestem w innym? Za każdym razem jak się logujesz, zaczynasz na danej oazie, na której wyszedłeś, zaczynasz od któregoś krańca. Zawsze okay. Jesteś na brzegu. Czyli jak się oazy. Bezpiecznie wyloguję, to gdzieś będę ten. No to już nie wyloguję się na razie, to idę zrobić tych jeszcze jednych roparów. Oni się spawnują dość szybko? Czy mogę wjechać tam łazikiem i się nie martwić, że zaraz ich będę miał na głowie? Nie no, tutaj ich nie powinno być dużo. No się dogoni mnie jakiś jeden. No wiesz, pamiętaj, że oni są dla mnie ciężcy, to nie takie jest hopsiu. Jest ich kokon. I to możliwe, że teraz tu by był na przykład jakiś inny gracz? Czy inaczej w tej początkowej lokacji nie ma innych? Znaczy jak wybrał ktoś ten sam serwer na starcie co ty, to może być na tej samej. I mógłby mnie zabić? Tylko tutaj chyba nie ma jako tako PvP wśród graczy. To jest tylko, żeby robić. A to tak się da robić, patrz. Można skakać po drzewach sobie. Ty no, to jak ja bym na przykład, ktoś mnie zaatakuje. O shit, ale spadłem. Jak ktoś mnie zaatakuje, to mogę na drzewo się wspiąć i powiedzieć mu, że mnie nie ma? Możesz skakać po drzewach z jednego na drugie, z jednego końca mapy na drugi.
ty, ale ten jest jakiś kolorowy. Biegną za mną dwa. Myślę, że ta pałka będzie lepsza niż sikierka? Tak myślę. O, shit, coś się stało, coś się zlagowało, wiesz? Jakiś desync poszedł. Tego podsklejałem. Złożony jest. Dobra, małpy się troszeczkę zbugowały na moją korzyść. I mamy tu już raz dbana. Okradnę. No. Okej. Follow the wind, nomad. It is the breath of your ancestors. It will lead you back to the flotilla. Co to jest w ogóle ten dziadek, co do mnie gada? To jest moje pytanie podstawowe. Na drzewo. Dobra, moi drodzy, to ja się stąd ewakuuję na chwilę. To jest mój? Chyba mój, mogę użyć. Gdzieś tutaj sobie pójdę, żeby mnie małpy nie goniły. To może się nie będę wylogowywał, co? Jak cię nie będzie tak dłuższą chwilę, to lepiej się wylogować, bo woda ci spadnie i umrzesz. Nie no, 3 minuty przerwy, no. I zaraz wracamy z grą, tylko nie chcę, żeby mnie jakaś małpa zabiła w tym czasie. Będę widział ciągle monitor. Dobra, moi drodzy, przerwa. Zaraz wracamy, okej? Okay?